Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miniserii o Matko, co tu leży, Serce Smoka. Weź Amy, wyrzuć to proszę cię. Jak widzicie, Amy wstała naprawdę bardzo wcześnie, a to dlatego, że dzisiaj jest sobota i razem z Hinatą będzie się wybierała na narty. Także zobaczymy, spędzimy sobie tam cały dzień. Ja oczywiście dołączę Hinatę tutaj do nas, do rodziny, bo będzie mi tak po prostu łatwiej. Ale najpierw poogarniamy tutaj trochę. Nie mów, że zepsułaś toaletę. Weź zaproś właściciela nieruchomości. Może w tym czasie to naprawi. I bardzo proszę, przebierz się w takim razie, bo przecież nie będziesz chodziła w bieliźnie, jak tu przyjdzie. Dobra. Zaraz tu będzie. Tak odwiedza. To miejmy nadzieję, że on tu przyjdzie. Chodź, kochana, w tym czasie tutaj. Weź, zagotuj wodę w czajniku i ty byś chciała przyrządzić wykwintny posiłek. Dobra, zaraz to zrobimy, tylko go zaproś do środka. I bardzo proszę... Aha, na razie jeszcze to nie zadziałało. Dobra, poczekamy. No, zaprosiłaś go? Złe relacje, nie. Czy tu jest wynajem? Wynajem. Obiekty mieszkalne. A, czemu ty tam poszedłeś? Nie wiem, chodź tu. No, dopiero będziesz go prosił. Ła, dobra. Miejmy nadzieję, że to naprawi. A my byśmy chcieli wykwintne gotowanie. Przyrządź wykwintny posiłek. Co byśmy tu zjedli na śniadanie? Zrób sałatkę dla jednej osoby. Dobra, zdobyta umiejętność wykwintnego gotowania, a on nam naprawił toaletę. Bardzo się cieszę. Tak, ale zanim, kochana, nie siadaj teraz tego jeść, bo chciałabym, żebyś sobie zrobiła herbatę. O, proszę bardzo. Nie jedz teraz. Najpierw idź sobie zrobić herbatę, powiedziałam. A chyba mnie nie posłuchasz i zjesz to do końca. No tak. No dobra. Niech ci będzie. Weź teraz to sprzątnij. Proszę, sprzątnij, moja droga. I teraz możesz sobie zrobić herba. No przecież zagotowaliśmy wodę w czajniku. Nie rozumiem, czemu nam to się wyłączyło. Zagotuj ją jeszcze raz. Chodź tu, wytrzyj. Umyj zęby. I weź sobie prysznic. Możesz pośpiewać pod prysznicem. Jak to skończysz, chciałabym, żebyś zawołała naszego kotka na jedzenie. Tak jest. Inari, dobrze pamiętam, dobrze. Proszę bardzo. No i zobaczymy, czy możesz sobie tę herbatę wypić. Dobra. Tak, myślę, że sobie wypijesz. Ja ci wezmę i postawię tu i bardzo cię proszę, wypij. Dobrze, że się... A, bo pójdziesz sobie wypić na balkonie, jak pada. Świetnie. Dzięki temu wiemy, że jeszcze musisz posprzątać kuwetę, zanim się wybierzesz stąd. Dobrze, że wstaliśmy tak wcześnie, bo by nam to zajęło i zajęło. No, jeszcze sprzątamy kuwetę. O, bo coraz bardziej pada. Dobrze, że się przebrałaś. Dobra. Sprzątnij szklankę. O, tak, już nawet miałaś przez chwilę na sobie. Nie, tam nie. Szklankę sprzątnij. I jeszcze bym chciała, żebyś skorzystała przed samym wyjściem i lecimy. No, umyj tę szklankę.
Dobrze, kochani, to Amy już sobie tutaj jeszcze korzysta, a ja widzę się z wami już na miejscu. Dobrze, moi drodzy, no i jesteśmy już w śnieżnej części Komorebi. Proszę bardzo. Tu mamy stoki. Tu co możemy? Festiwale. Dobra, weźcie, chodźcie tutaj. Chociaż nie, zaraz, gdzie wy stoicie? Może zaczniemy od tego, że weź z nim porozmawiaj. Dobra, przyjazne. Głębokie zamyślenie. Możesz mu okazać empatię, proszę bardzo. Zobaczcie, jak Amy cudnie wygląda. Dobra. Przepraszam za szczekające psy. Dziel się wskazówkami dla towarzyskich simów. Bardzo proszę. I zaproponuj szalony plan. Dobra, pogadajcie sobie. I jak to zrobicie, to chciałabym, żebyście sobie podeszli tutaj razem. Nie, na jakim rowerze? Żaden rower, kobieto. Leć tam. Ty też miałeś tam iść. Co ty tu masz? Dobra, już z nią nie rozmawiaj, tylko tam... Jak nie możesz tam lecieć? A, już lecisz. Dobra. Tobie, koleś, to raczej jest trochę zimno. Idziemy, idziemy. Dobra, chodź, kochana. Zobacz plan festiwali. Czy coś tu mamy? Raczej dzisiaj to chyba nie ma żadnego festiwalu. Dobra. Zaraz się dowiemy. W okolicy ma miejsce festiwal światła. Odbywa się w co drugi piątek. Sobotę. Podejdź tu razem. Ale dzisiaj chyba nie ma festiwalu. Festiwal jest! Festiwal śniegu! Super! Więc będzie dzisiaj jeszcze festiwal śniegu, ale żeśmy to idealnie wybrali. Amy, wyglądasz prześlicznie. I jeszcze weź... dowiedz się więcej o... Nie. Dobra. To jeszcze bym chciała, żebyście tutaj o czymś porozmawiali. Zapytaj, jak minął dzień. Wspomnij o twórczych wizjach. Pięknie. I myślę, że moglibyśmy spróbować, co tu możesz. Idź na sanki. Idź na sanki. Nie, no wielokrotnie może nie. Proszę bardzo, zacznijcie może od pójścia na sanki. A zaraz zajmiemy się nartami. Ale tu mu opowiadasz, dobra. Chyna ta lubi, niech lubi. Co mu będę bronić, lubić historię. Dobra. O czym ty z nim gadasz, kobieto? Tak, na sanki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że pójdziecie. Idziecie. Lecimy. Kochani. Uwaga, bo was dziecko prze... Proszę pani, pani nie ma spodni. Proszę sobie stąd iść. Dziękuję, bo pani zmarznie. A my biegniemy. Pan... wygląda świetnie. Dobra, bo nie chcę ominąć sanek. Proszę bardzo. Pięknie. Lecimy. No i... ja wyłączę sobie dymki. No dobra, kochani. To jedziecie. Mam nadzieję. No. Tak jest. Dima.
Super, nawet się nie wywaliliście. No, pięknie. No dobra, zaraz lecimy dalej. Co on robi? Aha, tu poprosi o wspólną jazdę. O, proszę! I zdobył charyzmę, no pięknie. Weź z nim jeszcze może... Wyjaw mu wielki sekret. Nie, czy chce mieć dzieci? Na razie go nie pytajmy. Może okaż mu podziw. Super. I myślę, że chciałabym, żebyście teraz poszli spróbować pojeździć na nartach. Także oni idą, a ja was zapraszam teraz na krótką cutscenkę. Dobrze, kochani. No i jesteśmy już na górze, po cutscence. Jak widzieliście, nasza Amy uczy się jeździć na nartach i zaraz tu spróbujemy zjechać. To jest chyba łatwa trasa. Weźmiemy na razie jeden raz.
Weźmiemy mała intensywność razem. Zobaczymy, jakie tutaj sobie narty nałożycie i czy faktycznie zrobicie... A ty gdzie idziesz? Dlaczego ty stoisz w kolejce do Nie! Chodź mi o tu. Idź na narty jeden raz. Idź duża intensywność. Bo ty ją chcesz tutaj sprawdzać. Mam nadzieję, że tu zaraz przyjdziesz. Dobra. No. Lecimy zobaczyć, gdzie ta nasza Amy. Tu będziemy, na dole. To może ją zobaczymy. Dobra, jedzie. No i... Teraz zobaczymy. No, oczywiście. Oczywiście, pani, znowu tu przyszła uparcie bez spodni. Proszę sobie iść. Amy, nie było tak źle, nie martw się. Poczekamy, aż Hinata tu zjedzie. No, zobaczcie, jak on zasuwa. No, ale on świetnie jeździ na nartach. I też się wywalił, ale dobrze, że to powiedziałam. No. Ekstra! Na ile ty masz to narciarstwo? Na 8! I się tak wywaliłeś? Jestem w szoku. Dobra, chodźcie jeszcze raz. Idziemy jeszcze raz zjechać. Bardzo proszę. Łatwa trasa. Idź jeden raz. Mała intensywność razem. Może tym razem uda wam się pójść faktycznie razem. Lecicie. No powinieneś... Na 8 to naprawdę powinieneś dobrze jeździć. No! Nie lubi? Nie no, lubi. Amy jedzie. Dobra, zobaczymy, jak jej tam pójdzie. Lecimy. Czekamy, gdzie ona jest. Jedzie, dobra. Pięknie. Czy też się wywali? No, oczywiście. I co idziesz robić? Jeszcze raz idziesz, no dobra. Nie swój, coś sobie zrobiłeś w nogę. Pięknie, ale ja chcę, żebyś jeszcze też poszedł jeździć. Idź sobie tutaj, idź na narty jeden raz. Duża intensywność. A ty? Dobra. Powinnaś zaraz być na górze. Poczekaj, Amy. Włączymy sobie dymki. I lecimy, kochana. Chciałabym cię śledzić. Dobra. Jedziemy. Mam nadzieję, że trochę rozwijasz sobie to narciarstwo. No i... I leżymy znowu. I czy idziesz kolejny raz? Tak. No dobra. Gdzie jest to? Jazda na nartach. No jeszcze sporo brakuje. A ty? Odsuwasz się. I co? Idziesz kolejny raz. Dobra. Ostatni raz na razie, Amy. No! Brawo! Ustałaś! Przejechałaś wprawdzie przez faceta. Hektora. I idziesz jechać jeszcze raz. No dobra, może na 2. Nie, no to strasznie wolno nam idzie. Dobra, już ci wystarczy. Chodź, podejdź tutaj. Amy,
Też na razie, chodźcie, podejdźcie tutaj. Proszę bardzo. Chodź, Amy, chciałabym, żebyś sobie kupiła Simika kapsułkę. A ty, mój drogi, sobie usiądź tu. Poczekaj, aż ci trochę przejdzie ból nogi. Dobra. Aha, ty jeszcze jedziesz. No dobra, to jak zjedziesz. Spodobało ci się, widzę. Aha, teraz będziesz wracać. No dobra. Już mogłaś zjechać. Dobrze. Idź kupić kapsułkę Simika. I skorzystasz z łazienki. Ty, koleś, też skorzystaj z łazienki. Proszę bardzo. Dobra, kupiłaś. I jak wyjdziesz, to kupisz jeszcze jedną. A ty sobie usiądziesz. A my zaraz pójdziemy kupić Simika. I otwórz kapsułkę. Co tu mamy? Babcia Mroza. Odebrano. Otwórz kapsułkę. Yamachana. Dobra, jeszcze kup kapsułkę. Ty myślisz o dzieciach. Kobieto, opanuj się. Kupuj kapsułkę Simika. No, oczywiście jesteś trochę... To nie był mój dzień. Kiepski dzień na nartach i... Współdzielony smutek. No tak. Otwieraj kapsułkę. No to już mieliśmy. Otwórz kapsułkę. To też już mieliśmy. To kup jeszcze jedną. I pójdziemy coś zjeść. Dobra, otwórz kapsułkę. O, takiego jeszcze nie mieliśmy. Gnoma. Ogólnie to jak wygląda ta sprawa z naszymi Simikami? Gdzie są Simiki? A, całkiem nieźle. A czemu tu jest napisane, że mamy 8 z 12? Mamy 10. Chyba, że te się nie liczą. A, jest tylko 2, 4, 6. No nie wiem. Dobra, jeszcze sobie kup dwa razy. A w tym czasie, ty, mój drogi Hinato, chodź sobie zamów jedzenie. Weź sobie zamów ramen. Ramen z jajkiem, idź sobie zamów. Dobra, a my otworzymy kapsułkę. Ale tym razem nie trafiliśmy nic nowego. Aha, i jeszcze nam się pewnie zacięło. A nie, odebraliśmy. Dobra, otwórz kapsułkę. Też nie trafiliśmy nic nowego. No dobra. Chodź, kochana, ty też sobie zamów jedzenie. Ramen z wodorostami może być. Proszę bardzo. I oczywiście sobie pogadajcie. Możesz zaproponować szalony plan. O gotowaniu powiedz, że bardzo ci ramen smakuje. Przyjazne, głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa. Dobra. O, zdobyta umiejętność gotowania. On je widelcem, a ty pałeczkami? O, pokaż informacje o festiwalu. Czas na śnieg. Wykaż miejsce... Aha, tu gdzie jesteśmy. Wykaż się swoim talentem budowniczym, lepiąc bałwana i spędź trochę czasu na zabawie w śniegu. Ten biały puch jest wszędzie. Zdobędź festiwalowy strój śnieżny. Ciepły? Tak, stylowy? Też. Idealna pamiątka z wypadu na stok. Oczywiście, zapoznaj się z tymi rzeźbami. Te dzieła sztuki zostały stworzone w całości ze śniegu. Są o wiele większe niż twój przeciętny bałwan. Spróbuj czegoś nowego. Kup i kajaki... Na festiwalowym stoisku z jedzeniem. W końcu niecodziennie możesz się pochwalić z jedzeniem grillowanej kałamarnicy. No dobra, ale czy ten festiwal to nie miał być gdzieś tu? O, są rzeźby. Znaczy tu się można bawić. Dobrze. O, jest chyba dodatkowa budka, bo jej nie było. Też simików. Ale to w tej jakieś może inne są. O, są lodowe rzeźby. Dobra.
Dinozaur jest, tu jest Yama-chan. Dobrze. Kochana. Czy ty zjesz to w końcu? Widzę, że wam się świetnie gada. To chodźcie może, podejdźcie tutaj sobie razem. Podejdźcie razem. O matko, już są fajerwerki? Myślałam, że to jakoś później będą. A to już strzelają. Szkoda, że tych rzeźb się nie da oglądać. Dobra, chciałabym, żebyście sobie zrobili razem zdjęcie. Bardzo proszę. O, zrób zdjęcie z... Proszę bardzo. No, bardzo ładnie. Proszę. O, takiego jeszcze nie mieliśmy. Proszę bardzo. Ten pan w tle najlepszy. Dobra. Chodź, kochana. Kup... O, pan kupił jajka. Co byś chciała? Zachowaj się złośliwie wobec mamy? No nie żartuj sobie. Dlaczego? Dobra. No, kup kapsułkę. Ciekawe, czy tutaj można kupić lepsze simiki. Nie mów, że przedmioty utknęły. Dobra, podejdź tu. Hinata, chodź, potrząśnij. Łoj! I co? Odzyskałeś ten przedmiot, czy nie? Chyba nie. I nic nie możemy zrobić. A teraz ty możesz potrząsnąć. Amy, jak cię zabiję? Odebrano przedmiot, dobra. Otwórz kapsułkę Simika. Weź kup jeszcze. Czemu nam nie chce się kupić coś, czego nie mieliśmy? I zaraz sobie zrobicie bałwana ze śniegu. Powiem wam, że siedzę teraz. Gorąco jest strasznie. Ile sobie śniegu tu robią. A ja patrzę, jak oni sobie cudownie budują bałwany. Proszę pani, proszę nie wchodzić w nasze bałwany. O, pani w spódnicy, średni strój, proszę pani, na narty. Pięknie. Wyglądają inaczej trochę te bałwany. Chyba nigdy nie budowałam bałwanów na festiwalu śniegu. No, nie wiem, takie mi się jeszcze nie trafiły. Pani bym tu nie chciała. Proszę sobie iść, bo nam pani przeszkadza. Myślę, że kochani, moglibyście... My tutaj jesteśmy blisko. Proszę bardzo. Ale tu nagotowali. Tu pokój zabaw dla dzieci. Tu można sobie pograć na automatach. Tu można poćwiczyć, powspinać się. A na górze? Tu pomedytować. A bo to jest centrum rekreacji chyba. A my moglibyśmy się wybrać do spa. Gdzieś tutaj chyba dałam ten... O, nie do spadku, do tego Osenu. Zaraz zobaczymy. To ja się z nimi tam może jeszcze wybiorę. Dobra, gdzie ty już jesteś? Chodź tu. A ty już wlazłeś się tam gdzieś przebrać. Gdzie ty poszedłeś? Aha, tu już. Dobra, to chodź, Amy. Podejdź tu. Gdzie ty chcesz iść już? Weź szybki prysznic, dobra. Amy, ty też chodź tu. Idź się przebierz w strój kąpielowy. Gdzie są te prysznice? Dobrze, tu są. I chodź, Amy, weź szybki prysznic. Gdzie ty idziesz? Nie no, poczekaj na nas chwilę. Usiądź tu.
Dobra. No, już jest bardzo flirciarski. Amy, chodź, podejdź tu. Podejdź tu, proszę. Mhm, możesz z nim chwilę pogadać. Możesz z nim nawet trochę poflirtować. Aha. Dobra, sama już siadłaś. Romantyczne, flirtuj. Poflirtuj z nim trochę. I myślę, że... relaksuj się razem w gorącym źródle. A tu mamy naszego mistrza. W bardzo ciekawym stroju i kogoś nie wiem kogo. Proszę sobie iść i ty, mistrzu, też. To nie twój czas teraz. Idźcie sobie. Co wy tak daleko od siebie? Czy ty możesz się do niej jakoś przysunąć? Zaraz zobaczymy. A jak tu wezmę? Nie, to już mamy, relaksuj się. A czy może być... O, ona śpi. Obudź ją. Zabawny i zalotny komentarz jej powiedz. Opowiedz mi o sobie, dobra. I relaksujcie się razem w gorącym źródle. Aha, on sobie poszedł siąść tam, ale nie, już wchodzi. O, i teraz wreszcie siądzie trochę bliżej. Dobra. Bardzo mnie to cieszy. Powiedz jej, że jest urocza. Dobra, co tu jeszcze możesz? Romantyczne, czułość. Nie, flirt. O, możesz omówić ideały relacji, proszę bardzo. Kayla, siostra, nie teraz, sorry. To byłoby trochę kiepskie. Intymność. Czy my to możemy coś... nie, myślałam, że coś można zrobić w tej... Pochwal wygląd, a ta będzie drzemać, no. Nie, mamo, herbata z wiśnią, nie teraz. Tak, no, kochana, nie jest dobrze drzemać. Poproś o szwedzki masaż. Ciekawe, czy on ci zrobi masaż? Zaraz zobaczymy. Może nie... No i co? Chyba nie bardzo. Mhm. No dobra. Dobrze, jest nasza Kayla, nie Kayla, tylko Amy. Jest już naprawdę zmęczona, no to był bardzo, bardzo długi i wyczerpujący dzień. Więc myślę, że jeszcze możesz mu poschlebiać. I myślę, że będziecie mogli oboje sobie jeszcze przyjść. Czy my tu możemy dojść do tego? Nie, tu gdzie jest festiwal, nie możemy dojść, nie? Musielibyśmy tu wrócić. O, a nie, może możemy. Chodźcie, podejdźcie tutaj razem, proszę bardzo. Już nie gadajcie, tylko podejdźcie tutaj razem. Zobaczę, w co mi się ubierzecie. Ja was zaraz na pewno przebiorę w coś bardziej odpowiedniego. O, nawet się ubrałaś w dobre, a ty niekoniecznie, bo masz narty. Już ci to zmieniam. Zmień strój na ten bez nart. Proszę bardzo, lecimy tam. Amy, ty pierwsza. Już jesteście, podeszliście. Dobrze. O, mogłabyś go natrzyć śniegiem. Proszę bardzo. Dobra, cudownie. A ty może, mój drogi, tak, ty jesteś cały czas bardzo flirciarski, to zaraz bym chciała, żebyś zrobił coś romantycznego. Trzymaj za ręce, proszę bardzo. Weź ją za ręce. Dobrze, kochani, ja, a wszystkim nasze bałwany się podobają, tak? Tak mi się wydaje. Ja będę na tym powoli kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Na koniec... O, rozświetliło się! Pocałuj Simkę o imieniu Amy.
No pięknie, zobaczcie, jak tu jest cudownie teraz. Dobrze. Na koniec zapraszam Was na króciutką cutscenkę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hej, hej! Everybody's walking toward the tightrope on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall in. Was made to fall in love with you. Sticking to the roads that we had lived here. Summer eyes have left this place. And everything I want to give you has been broken on your face. Was made to fall in love with you. I was made.